Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Wracamy z magazynem Piłki Kobiecej w kanale sportowym. Dzień dobry wszystkim tym, którzy stęsknili się za aktualizowaną wiedzą na temat kobiecej piłki. Trochę nas nie było, musimy to wyjaśnić. Była reprezentacja Polski, ta męska. Był tutaj też turniej pokerowy. No niestety przegrywaliśmy, ale teraz już wracamy i miejmy nadzieję, że taki stan rzeczy się będzie utrzymywał. A bardzo miło mi dzisiaj gościć zawodniczki. Z jednego meczu tak się składa, z tej kolejki, bo dzisiaj sobie dużo będziemy mówić o meczu Górnika Łęczna z AP Orlenem Gdańsk. No i dzisiaj Kinga Burzan, Górnik Łęczna. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Olga Sirant, AP Orlen Gdańsk. Dziewczyny po meczu piątkowym, więc było trochę czasu, żeby sobie przemyśleć, co się wydarzyło w tym pierwszym meczu tej kolejki. Podział punktów, który na pewno lepszy dla drużyny z Gdańska. No tak, oczywiście, to są nasze pierwsze punkty dopiero w tej rundzie, więc to naprawdę bardzo cieszy. Tym bardziej, że nie byliście faworytem jednak, no jadąc. Tak, no i jak zabierać punkty, to jednym z najlepszych. No. Dlaczego właśnie no? Nie miało tak być. Co tam się wydarzyło w takim razie? No bo jednak no, trzeba to powiedzieć, no przed meczem jakbyście dostały taką informację, że punkcik w tym meczu z drużyną, która jeszcze w tym sezonie nie punktowała, no to raczej w ciemno byście tego nie brały. No raczej nie, no, byliśmy bardziej przygotowane na to, że jednak te trzy punkty zostaną w Łęcznej, szczególnie gdzie gramy u siebie na stadionie, aczkolwiek ten stadion nie daje nam ostatnio za dużo szczęścia, bo na trzy mecze to zdobyłyśmy mniej punktów niż powinnyśmy, więc... No, więc... Z czego to wynika? No bo wiesz, to rywalki powinny być zawsze paraliżowane, że to jest duży stadion, że to jest taki stadion już poważny, a to wam jakoś nie służy granie u siebie. No nie poszło nam w tym meczu. Nie było zdecydowanie było tyle sytuacji bramkowych, co zawsze sobie stwarzamy. Nie wiem, miałam wrażenie, że w drugiej połowie, a jeszcze w pierwszej połowie no, stworzyłyśmy sobie, lepiej wyglądało zdecydowanie. Pierwsza połowa w wykonaniu Górnika wyglądała ona lepiej. Zawodniczki z Gdańska cofnęły się do swojej bramki, że tak powiem, i po prostu my kreowałyśmy sytuację. Za to w drugiej połowie, jak podeszły na naszą połowę, no to było po prostu ciężko wyprowadzić piłkę, bo dużo grałyśmy górą, było dużo niedokładnych podań i zrobił się harmider na boisku. Mhm. Olga, jaki był plan na to spotkanie? No, oczywiście chcieliśmy wygrać to spotkanie, nie nastawiałyśmy się na remis. Gdzieś ta pierwsza połowa zdecydowanie była na korzyść Górnika, ale w tej drugiej połowie się postawiłyśmy, strzeliłyśmy tą bramkę, no i nawet miałyśmy szansę wygrać ten mecz. No, gdzieś tam były te sytuacje, tak, oczywiście, więc jest mały niedosyt. To jest ciekawe, że mówisz, że jest niedosyt, bo jesteście zespołem, który przegrywał wszystko do tej pory. Tutaj remis z Górnikiem Łęczna, a cały czas niedosyt. Jasne, zgadzam się z tobą, ale po ostatnim meczu w Katowicach był ten postęp już w naszej grze, widziałyśmy to. Teraz też grałyśmy już lepiej, więc po prostu... Myślałyśmy o tych trzech punktach, mimo wszystko. Waszym chyba największym problemem jest cały czas gra w ofensywie, bo bardzo mało tych bramek przede wszystkim strzelacie. No, myślę, że mamy problem z wykończeniem, ale myślę, że w najbliższych meczach już to pójdzie. Pójdzie w dobrym kierunku. Tak jest. Zobaczmy sobie w takim razie komplet wyników tej serii gier do tej pory, bo oczywiście jeszcze dzisiaj jedno spotkanie zostanie rozegrane. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o siódmą kolejkę Ekstraligi. Piątkowy mecz Górnika Łęczna z Orlenem 1-1. To jest to spotkanie, o którym sobie dużo mówimy. AZS UJ Kraków pokonał Pogoń Dekpol Tczew 2-0. GKS Katowice cały czas mocny 4-1 z Beniaminkiem z Radomia. Hydrotrak Radom przegrywa bardzo wysoko. No i Pogoń Szczecin, która zwalnia trenera w Bydgoszczy, bo teraz już wiemy, że tą właśnie porażką Sportis no, stracił swojego szkoleniowca, który podał się do dymisji. Pogoń Szczecin wygrywa wysoko 5-0. No i dzisiaj Śląsk Wrocław pokonał Czarnych Antrans Sosnowiec 3-1. Jak sobie tak patrzymy na te wyniki, zaskakuje was coś tutaj? No, ten pierwszy wynik.
Ja jestem zaskoczona dzisiejszym wynikiem Wrocławia z Sosnowcem. Mhm. Myślałam, że to jednak Sosnowiec. No jak był do, no, Czarny zaczął prowadzić, tak? Do, tam w doliczonym czasie w pierwszej połowie i szczerze to myślałam, że tam no, ten remis co najmniej będzie, a tutaj no, się rozstrzelały dziewczyny z Wrocławia. Słuchajcie, to jest pierwsze zwycięstwo Śląska-Wrocław, podszedł nam Śląsk-Wrocław z Czarnymi Sosnowiec. Nigdy do tej pory jeszcze nie wygrały z Czarnymi, a dzisiaj ta druga połowa, zwłaszcza rzeczywiście Śląska, bardzo mocna. To tak jak ty tak, mówisz, że macie problem z grą u siebie, że nie wykorzystujecie tego atutu, to Śląsk wręcz przeciwnie. No i nie powiedziałabym. No, zdarzają się wyjątki. Z górnikiem nie poszło. Zdarzają się wyjątki. Aczkolwiek dobrze im idzie generalnie w meczach u siebie. Będzie ciekawy program dzisiaj, czy nie. Kilka, ty dzisiaj jeszcze miałaś trening w klubie. Tak, o 9:00, znaczy miałyśmy mieć o 10:00, ale dziewczyny się zgodziły, żeby przełożyć na 9:00 trening, żebym tutaj dojechała do Państwa. Ze względu na nasz program dzisiaj. Tak jest, oczywiście. No to słuchajcie, mamy wpływ na polską piłkę kobiecą w takim razie, jeżeli już treningi są przekładane, ale bardzo nas to cieszy, że udało się no, dojechać tobie. Jak oceniasz te już kilka miesięcy w Górniku Łęczna, no bo też wiemy, że zmieniłaś klub przed tym sezonem. Przeprowadziłam się z Trójmiasta aż do Łęcznej. Jak oceniasz tę zmianę? Nie, te zmiany są oczywiście na plus. Wygląda to, powiem tak, że nikogo nie chciałabym urazić oczywiście, ale że bardziej profesjonalnie, że ze względu na to, że mają swoją siedzibę, mają swoje boisko, przychodząc na trening możemy tam przyjść 2-3 godziny wcześniej, żeby sobie się zaktywować, wybić kawkę czy cokolwiek i jakby no, no tego brakowało w Gdańsku. No i też, że właśnie, że tutaj mamy swoje boisko, na którym gramy i no, trenujemy tam raz w tygodniu, ale obok są następne boiska, z których korzystamy. No i myślę, że to jest taki największy plus tego Górnika, no, tej drużyny. Tej zmiany. Tak, tej zmiany. No i no, tak to no, jestem w drużynie, która strzela bramki. No, walczysz o inne cele. Zdecydowanie są to inne cele, aczkolwiek no, nikt nie powiedział, że jak pójdę do Górnika, to będę miał od razu medal czy Mistrzostwo Polski. Tutaj też trzeba wyjść na boisko i gryźć tą trawę, że tak powiem. No tym bardziej, że w tym sezonie ta konkurencja nie śpi. Rzeczywiście są drużyny, które chcą napsuć krwi faworytom. Jest ekipa z Katowic, jest też przecież bardzo dobrze dysponowany zespół UJ-u Kraków. Tak, Kraków więc, też. No, ta siła, ten układ sił w Ekstralidze na ten moment trochę zmieniony. No, mówiliśmy od początku, że jakby w tym sezonie nie będzie tak, że będą trzy drużyny, które będą wiedziały, że będą miały ten medal, tylko będzie walka o te medale. Mhm. To jak Kingę pytałem o zmiany, no to Olga, ciebie też trochę podpytam, bo ty też już trochę klubów zwiedziłaś, teraz obecnie tak, w Gdańsku, wcześniej jeszcze Medyk Konin choćby, w którym teraz dzieje się bardzo źle, bo Medyk bardzo mocno podupadł na sile sportowej. No, Medyk, jakiego znamy, no to jest taki klub, który gdzieś tam zawsze walczył o najwyższe cele. Nastąpiły jakieś zmiany, które już nie przynoszą takich samych rezultatów. No. Mhm. A ty jak wspominasz ten czas w Koninie? Nie najlepiej, ale to ze względu na to, że po prostu miałam tam dwie poważne kontuzje, które zakończyły się operacjami, więc no, za dużo też nie pograłam w tym Koninie. Ale doświadczenie zdobyte. Zebrane, zdecydowanie. A samo życie w Koninie? No wiadomo, że to nie jest Trójmiasto na przykład, czy choćby, nie wiem, Szczecin, Kraków, tak? Zawsze w tych mniejszych miejscowościach się ciężej mieszka. No, jasne, no, tym bardziej. Zdecydowanie, no, tym bardziej, tak samo patrząc przeprowadza na to, że Łęczna to też był po prostu taki przeskok, ale to są takie miejscowości, ja tak uważam, że tam po prostu idą zawodniczki, tak jak kiedyś Konin, już teraz no, troszeczkę się zmieniło, ale no, idą zawodniczki, które naprawdę chcą osiągnąć coś w tej piłce i które chcą nabrać takiego doświadczenia, bo no, spójrzmy, no, czy z Konina, czy z Łęcznej, no to dużo zawodniczek się wybiło po prostu ponad naszą ligę, nie? Mm-hmm. No zdecydowanie, więc, no medykowi. No tam po prostu się skupiasz jedynie co na piłce. No tak, nie masz innych przeszkadzaczy. Tak, tam cię nie rozprasza. Tak, i też idzie się tam, bo po prostu są wyniki na przykład i to jest dobry klub na przykład. A nie, żeby sobie pozwiedzać, czy żyć fajnie. No tam na idziesz przykład grać, nie? Idziesz
No. Kinga, ty przed tym meczem z Orlenem troszeczkę serduszko szybciej zabiło, jak trzeba było grać? Już nawet jak graliśmy sparring w lipcu, nie? Na obozie. Tak, tak. Też się skończyło 1-1. Tak, też się skończyło 1-1. I ja mówiłam, że to nie będzie łatwy mecz, no bo tak naprawdę jak grałyśmy w zeszłym sezonie z Łęczną, to skończyło się na wyniku 1-0. Mhm. A tak zawsze było 5-0, 6-0 i mówię, byłyśmy blisko. I tutaj na sparingu było 1-1. Ja mówię, no to tutaj na pewno dziewczyny sobie nie oddadzą, szczególnie też, że nie miały w ogóle punktów, nie? No to też człowiek wychodzi inaczej nastawiony na to boisko i chce bardziej, nie? Ale no było, zabiło. A nie było trochę tak, że takie jakieś lekkie lekceważenie się wdarło, że właśnie ze względu na to, że dziewczyny nie punktowały wcześniej, że przegrywały wszystko, to może potraktowałyście je trochę ulgowo? Nie. Wyszłyśmy zmobilizowane na mecz, na pierwszą, na cały mecz tak naprawdę. No, ale myślę, że może ta bramka strzelona i prowadzenie w pierwszej połowie, no to już potem może opadły trochę te emocje i też się rozluźniłyśmy bardziej, że ta piłka nie chodziła tak, jak powinna. Mhm. Olga, dla was to jest teraz taka ciekawa zbitka meczów, bo najpierw Górnik Łęczna, teraz Czarni Sosnowiec, więc dwa takie bardzo wymagające spotkania przed wami. No tak, z Łęczną nie było łatwo, teraz też będzie trudno. Ale to był taki pierwszy krok, myślę, u was, że jakby do zdobycia większej ilości tych punktów. No oczywiście, też wyjdziemy z Sosnowcem nie z taką myślą, że nie wiem, przegramy, tylko jedziemy tam po 3 punkty, więc no, nastawiamy się na wygraną jednak. Mhm. No, tym bardziej, co będzie, to będzie, ale nasza postawa jest taka, że chcemy to wygrać. No tym bardziej, że dzisiaj Czarni jednak pokazali, że w defensywie po stałych fragmentach mają problemy, bo dzisiaj Śląsk tak, przede wszystkim tymi stałymi fragmentami. Nie? Pierwsza i druga zresztą też padły po rzutach rożnych, więc no, może to jest jakiś sposób na to, żeby z tymi wyżej notowanymi zespołami sobie poradzić. Na pewno jest to jakiś sposób. Skupimy się pewnie na tym, zanalizujemy przeciwnika i będziemy się w tym tygodniu przygotowywać pod ten mecz. Mhm. Kinga, ty masz taką opinię zawodniczki, która wstawia głowę tam, gdzie niejedna by nogi nie wstawiła. Jak to? Mówię, że lepiej grać ze mną w drużynie niż przeciwko. Też takie tak. Opinie słyszałem, bo zasięgnąłem trochę języka na twój temat i dziewczyny rzeczywiście tak się opisują w głównej mierze. Jako bardzo taką charakterną zawodniczkę, taką, która potrafi zmotywować odpowiednio. No, opaska kapitańska to dla ciebie też nie jest żadna przecież obczyzna. No nie, no, trzymałam ją w sztormie Gdynia, jak i potem w Lotosie. Moim jeszcze w Lotosie, grałam jeszcze w Lotosie. No tak. To było w Lotosie. No i jakby no, mam taki charakter przywódczy trochę. No, tak mi się wydaje. No. Mhm. W sensie, no, wydaje mi się, że trenerzy też to widzą, dlatego też pewnie tą opaskę otrzymałam od jednego czy od drugiego trenera. No. Wychodząc na boisko, no to po prostu robię swoje, no i nie ma czegoś, to nie jest balet, no tak niestety. Troszeczkę trener Robert Hałaszczyk nauczył nas takiej walki i nie jedna myśl, że która wyszła z sztormu Gdynia, to po prostu jest taka waleczna, tak oddaje takie serce na tym boisku, no i to widać po tym. I po tym dziewczyny boją się grać. Ale krzywdy nikomu nie wyrządziłam, także... Nigdy nie spowodowałaś kontuzji jakiejś poważniejszej rywalce? Poważniejszej nie. Aha, czyli tylko zerwanie więzadło. Nie, tego też nie zrobiłam. Nie. Śmieję się oczywiście, ale pewnie było ci też łatwiej wejść do szatni Górnika Łęczna, mając taką pozycję już gdzieś ugruntowaną w Ekstralidze, że kojarzona jesteś z tego, że potrafisz walczyć o swoje, że w nowej drużynie też no, nie będziesz tam gdzieś podpierać ściany tylko w szatni. Oczywiście było mi łatwiej, ale to była już teraz inna funkcja, taka jak czy właśnie w Gdyni, czy w Gdańsku prowadziłam, byłam kapitanem drużyny, tak no tutaj jednak nie mam tej funkcji i jakby muszę troszeczkę też stopować ze swoimi takimi niektórymi ciągotami do tego, żeby tak, być... Tak, no bo jakby też jestem nowa, więc ja uczę się dziewczyn, uczę się tego, jakie one są, co do nich można powiedzieć, a czego nie, co je motywuje, a co ich nie motywuje. No też jestem niestety najstarszą zawodniczką w Górniku. Czemu niestety? To jest też plus może być. No tak, jestem najbardziej doświadczoną, to na pewno. Ale no jakby chciałam, wchodząc do drużyny, to chciałam im dać z takim bagażem doświadczeń, tak żeby one po prostu miały we mnie osobę, która...
no taką... O trochę oparcia, trochę takiego... Tak jest właśnie. No i więc... Więc to dostały. Dziewczyny, mam nadzieję. Przejdziemy sobie teraz do drugiego spotkania. Pogoń Szczecin, która rozgromiła ekipę z Bydgoszczy 5-0. I tak się składa, że mamy zawodniczkę Pogoni Szczecin już z nami. Emilia Zdunek jest naszym gościem. Cześć, Emilka. Cześć, cześć, witam. Cześć. W dobrych nastrojach, bo w końcu przełamanie, w końcu drugie zwycięstwo w tym sezonie i to takie bardzo przekonujące. W dodatku jeszcze trenera zwolniłyście w Bydgoszczy, już pewnie też to słyszałaś. Twoja opinia po tym meczu wygranym. Skąd ja wiedziałam, że napomnisz o tym, że trenera zwolniłyśmy z Bydgoszczy? No na szczęście nie miałyśmy tego w planach i w zasadzie ja osobiście byłam dość zaskoczona tym. Natomiast no na pewno dzisiaj jest wesoły dzień. W końcu zaczęłyśmy strzelać bramki i ich nie tracić, to jest najważniejsze. No ale wydaje mi się, że to było po prostu efektem tej pracy, które włożyłyśmy w przerwę pomiędzy rozrywkami i to wszystko po prostu zaowocowało. No właśnie, ta przerwa bardzo długa, miesiąc Ekstraliga nie grała. Jak wy spędziliście te 4 tygodnie? Jak wyglądały te wasze przygotowania do wznowienia gry? Byliśmy na wakacjach. Na wakacjach? A tak poważnie to, wiesz co, no nie wiem, pierwszy raz chyba się zdarzyłam z takim czymś, że miałyśmy 4 tygodnie, jeszcze miałyśmy przełożony mecz właśnie z Gdańskiem, do tego przyspieszony mecz z Łęczną, więc no wyszło nam 4 tygodnie po prostu przerwy między rozgrywkami. No dla mnie to był taki drugi okres przygotowawczy i nie ukrywam, że to było ciężkie, może nie tyle co fizycznie, ale na pewno psychicznie, że zbliża się weekend, a my nie mamy, ciężko też było z jakiegoś sparring partnera zorganizować, więc miałyśmy tylko gry wewnętrzne i gdzieś tam w ostatnim tygodniu miałyśmy sparring z chłopcami, ale oczywiście to jest nie to samo, no ale możemy się cieszyć tylko, że już rozgrywki wróciły i dla nas bardzo udane. A w czym ty upatrujesz taki największy powód tego, że Pogoń przegrywała te mecze jednak kolejne? Gdzie była taka największa wasza bolączka do tej pory? Ja myślę, że największą naszą bolączką do tej pory było to, że nie do końca potrafiłyśmy, nie mówię, że już potrafimy, ale na pewno to zdecydowanie lepiej wygląda, bronić się jako drużyna. Już abstrahuję od naszej formacji defensywnej, ale nie potrafiłyśmy się dobrze zorganizować przy stracie piłki, nie potrafiłyśmy się dobrze gdzieś zorganizować i odbudować naszego ustawienia i myślę, że to był największy problem Pogoni. Na to poświęciliśmy bardzo dużo czasu. I jak widać, no, mecz z Bydgoszczą na zero i widać, że jakby nie straciłyśmy tego czasu, tylko wykorzystałyśmy na maksa. Teraz będziecie miały troszeczkę, w teorii przynajmniej, luźniejszy ten kalendarz. Dobrze pozwiedzacie Radom, bo mecz w Ekstralidze, także w Pucharze Polski, a potem jeszcze Beniaminek Tczewa, to będzie kolejny wasz rywal, więc no, 3 takie spotkania, w których jesteście w każdym z nich faworytem. No tak, można powiedzieć, że na papierze jesteśmy faworytem, natomiast wiadomo, jaka jest piłka nożna i wszystkiego można po niej się spodziewać. Ja osobiście wychodzę z założenia, że to jest takie, no musimy to zrobić po prostu. No musimy i poradzić sobie z Radomiem i z Pogonią w lidze, ale też musimy przejść Puchar Polski do dalszej rundy. Nie wiem, jak będzie, na pewno będziemy mocno skoncentrowane i na pewno wiem, że żadna dziewczyna nie odpuści, bo ten wynik z Bydgoszczą i nasza postawa w całym meczu na pewno dodała nam takiego kopa i te młode zawodniczki uwierzą, że stać nas na więcej niż na to, żeby wygrać jeden mecz na 5 meczów. A to losowanie Pucharu Polski oceniasz jako dobre dla Pogoni? To się okaże, no tak naprawdę... Okej, to jest, że nie trafiłyśmy już na te najlepsze drużyny. Na pewno to też będzie takie przetarcie trochę w tym pucharze, że gdzieś mamy teoretycznie słabszą drużynę, w sensie nie od nas, tylko ogólnie rzecz biorąc całą Ekstraligę. No ale to tak jak mówię, że tak naprawdę musimy to pokazać na boisku, bo nikt jeszcze nie wygrał przed meczem. A jak cię współpracuje z trenerem Robertem Dymkowskim, a więc legendą Pogoni Szczecin, takim człowiekiem, który też trochę swoim nazwiskiem ma sygnować ten projekt Kobieca Pogoń Szczecin. Człowiek, który dla samego miasta i regionu bardzo zasłużony. No tak, tak. To jest nawet, powiem ci, że miłe czasami, że była tam taka sytuacja, że gdzieś tam wyszłyśmy całą drużyną na miasto i obcy zupełnie ludzie zaczepiali naszego trenera i zobaczcie, to jest legenda Pogoni, przedstawiał swoim dzieciom naszego trenera, więc dla nas to na pewno też było w jakiś sposób miłe i byliśmy dumne, że mamy takiego człowieka w sztabie szkoleniowym. A co do samej współpracy, tak naprawdę no, na pewno widać, że trener zęby na piłce nożnej zjadł.
często łapie się na tym, że mówi nam coś, tłumaczy i mówi, bo jak ja byłem piłkarzem, ale później mówi, Jezu, nigdy, bo ja zawsze mówiłem, że nigdy tak nie będę mówił, ale czasami łapie się na tym, że tak mówi. Natomiast no fajne jest to, że łapie dystans trochę z tego, że właśnie kiedyś był piłkarzem, teraz też inaczej to zupełnie wygląda i próbuje jakby patrzeć na to wszystko z punktu widzenia trenera, szkoleniowca, a nie zawodnika. No i to jest fajne, że też osoby z tej męskiej piłki nożnej coraz częściej już pojawiają się przy tej kobiecej, bo nie ukrywajmy, to też jest jeden z takich czynników, który może trochę więcej osób zachęcić, zainteresować, choćby właśnie Pogonią w Szczecinie, tą kobiecą. Zdecydowanie to jest wartość dodana do tego. No jeżeli my budujemy nowy projekt w Szczecinie, w Pogoni słyszy jeden, drugi, trzeci kibic, taki zagorzały kibic Pogoni, że naszym trenerem jest Dymkowski, no to z samej ciekawości, może już nie dla kobiecej piłki, ale z samej ciekawości, jak ten trener Dymkowski sobie poradzi, przyjdzie i zobaczy, więc na pewno to jest fajne i na pewno jesteśmy, może nie na pewno, ale że jesteśmy jakby bardziej doceniane ze względu też na trenera Dymkowskiego. Mhm. To teraz plan na te trzy mecze, ile punktów? Znaczy punktów tak w cudzysłowie, no bo Puchar Polski, ale trzy zwycięstwa to jest taki plan minimum absolutnie? No dla mnie tak. Nie wiem jak dla mojej drużyny, ale dla mnie tak. No tak jak mówiłam, no nie wyobrażam sobie, że gdzieś gubimy te punkty. No czy nie przechodzimy dalszej rundy Pucharu Polski. Emilia Zdunek, Pogoń Szczecin, bardzo dziękujemy za tę rozmowę i gratulujemy raz jeszcze zwycięstwa nad ekipą z Bydgoszczy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Tak gwoli ścisłości, trener w Bydgoszczy oczywiście podał się do dymisji, nie został zwolniony, żeby wszystko było oficjalnie. Natomiast to też jest postać, o której trzeba dwa słowa powiedzieć. 2016 roku w Bydgoszczy trener Góral wprowadził ten zespół do Ekstraligi, długo go utrzymywał. No teraz uznał, że trzeba będzie coś zmienić, dlatego w Bydgoszczy już trenera nie ma. No 6 lat, to już dosyć długo, nie? Mhm. No to i na warunki nie tylko kobiecej, ale w ogóle piłki to jest naprawdę solidny czas. 6 lat w jednym klubie tego szkoleniowca. Dziewczyny, kolejne spotkanie, o którym chciałbym dwa słowa powiedzieć, to UJ Kraków. UJ Kraków, a więc też jedno z takich pozytywnych zaskoczeń tego sezonu. Teraz wygrana nad takim bardzo, bym powiedział, zmotywowanym Beniaminkiem, bo Pogoń Tczew to jest taki zespół, który ja czuję, że jeszcze niejednemu urwie punkty. I nie będzie im się ciężko, nie będzie się łatwo grało przeciwko tej drużynie. Natomiast o UJ-cie, w samych superlatywach na razie możemy mówić w tym sezonie? Ja gdzieś tam myślałam, że po odejściu Natalii Sitarz i Wróbel, że gdzieś tam jednak... Będzie słabiej? Tak, tak, że nie będą gdzieś tam na pewno nie, że będą walczyć o pierwsze miejsca w lidze, nie? Tak, to... więc jest to jakieś zaskoczenie, ale ja bardzo kibicuję. Mhm. Ujacie. Inga? Ja już miałam... Ty wy już też grałyście, nie? Z UJ-em? Tak. A, bo wygracie wszystkie. Tak, miałyśmy szansę grać z UJ-em, no i tam był taki dosyć hokejowy ten wynik, bo to było 4-3. I powiem, że nie grało się zbyt łatwo przeciwko tej drużynie i szczerze, no udało nam się wywieźć te trzy punkty, ale było ciężko i nawet wcale się nie dziwię, że ta drużyna jest tak wysoko w lidze, bo naprawdę gra fajne zawody. Mhm. A jak grałyście właśnie z nimi to spotkanie, to czym was najbardziej zaskoczyli? Liczbą strzelonych bramek i u nas, i u nich, że to tak z jednej strony na drugą leci. Na ciosów, tak, tak. I to zdecydowanie taka kosmiczna. No, myślę, że UJ będzie jeszcze takim zespołem, który do końca powalczy o to podium jednak. Aczkolwiek ten mecz wczoraj grały, nie? Czy wczorajszy? Wczoraj. No to tam to pierwsza bramka taka z błędu bram obrończyni. Tak, Plewan w 11 minucie. No, tak, po prostu zła podjęta decyzja. Myślałam, że jeszcze tam coś dziewczyny ugrają z tego Tczewa, ale tam no, nie poszło. Nie. Mają w Tczewie, Magdalenę Sobal, więc zawodniczkę, która... Tak, jest... no ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. No, to nie, prawda, to nie, prawda. To tutaj jednak 11 zawodniczek gra na boisku i tutaj musi być drużyna na boisku, żeby te punkty i były. Natomiast jeżeli chodzi o Magdalenę Sobal, no to klasyfikacja strzelców, którą możemy sobie teraz zresztą zobaczyć, strzelczyń, jest naprawdę no, dla niej bardzo pozytywna, bo to jest dziewczyna, która na pewno do miana objawienia tego sezonu kandyduje, grając w zespole, który walczy o utrzymanie. No, ma już 9 bramek na swoim koncie, więcej niż Dominika Kopińska, Kasia Białoszewska choćby, czy Klaudia Idlińska, więc tutaj naprawdę no,
jak ktoś nie śledził zaplecza Ekstraligi, to może być naprawdę bardzo mocno zaskoczony, że ta zawodniczka tak dobrze sobie radzi. No tutaj 9 bramek to jak na Beniaminka, bardzo to naprawdę ładny wynik. Bardzo. No zwłaszcza w zespole, który nie kreuje za dużo sytuacji, tak. Który w większości spotkań musi się bronić. To zdecydowanie to, co ma, to wykorzystuje. Nie? Mhm. Teraz akurat na listę strzelców się nie wpisała i zespół od razu przegrał. Dla UJ-u teraz następne spotkanie będzie takim prawdziwym testem, bo to jest mecz z SMS-em Łódź, więc wtedy chyba też dostaniemy taką odpowiedź, o co UJ walczy w tym sezonie. Jeżeli uda się urwać punkty albo po prostu zagrać taki mecz równorzędny z zespołem Mistrzyń Polski, no to znaczy, że mamy kandydata, no kto wie, może nawet do mistrzostwa. No, jest jeszcze wcześniej w sezonie, ale tak to trzeba będzie już później oceniać. Tak jest. No tak, za tydzień może się sytuacja troszkę bardziej wyklarować. Mm-hmm. No jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi tego spotkania. No, tam jest gęsto, tam u góry. Bardzo tak, gęsto. Jest, no, tak. To wiecie co, to zobaczmy sobie tabelę. Jak już mówimy, że jest gęsto u góry, to spójrzmy na tabelę po tych prawie wszystkich zakończonych spotkaniach tej serii spotkań. SMS jest liderem, 18 punktów, tyle samo co GKS Katowice, ale oczywiście SMS jeszcze swoje spotkanie też jedno ma do rozegrania. GKS Katowice i UJ Kraków na ten moment domykają podium. Śląsk już na czwartej pozycji. Górnik Łęczna też jedno spotkanie jeszcze do rozegrania, 13 punktów. No właśnie, Górnik Łęczna walczy o podwójną koronę w tym sezonie, bo chyba pamiętam taką twoją wypowiedź przed tym sezonem, że idziesz i przychodzisz do klubu, który walczy o dublet. Taki był cel i taki jest cel. Cały czas? Cały czas. Nic się nie zmienia. Czyli rozumiem, że każde miejsce poniżej pierwszego w lidze będzie jakąś tam porażką. Wiadomo, no. Grając w takiej lidze, no to... Przede wszystkim w takiej drużynie, no to przede wszystkim to ten mistrz Polski czy Puchar Polski, no to jest na porządku takim dziennym i jednak no, ten cel to właśnie to są te dwa mistrzostwa, no ten dublet, no. Więc miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni, że jeszcze tam do góry znajdzie się dla nas miejsce u góry. Jest jeszcze cały czas wcześniej w sezonie, więc tych punktów do zdobycia całe mnóstwo. A jak oceniacie losowanie Pucharu Polski? Zaraz zobaczymy sobie pary tej jednej 32. Kinga się uśmiecha, widzę od razu. No, Gdańsk jest bardzo zadowolony, bo ostatnio, znaczy rok temu miałyśmy wyjazd do Jelnej, to jechałyśmy no, praktycznie południe. Ile, Kinga? Dużo. 12, 11? No coś koło coś tego. Takiego. No, teraz trafiłyśmy na MUX Pragę Warszawę, więc ten wyjazd jest zdecydowanie bliższy. Więc bardzo się cieszymy, ale nie lekceważymy oczywiście przeciwnika. Wyjdziemy z takim samym nastawieniem na ten mecz jak na każdy inny. Mhm. U nas jest troszkę ciężej, bo trafiłyśmy na drużynę z Ekstraligi naszej, więc no i też to, że zagrałyśmy już ostatnio mecz ligowy z Gieksą i dostaliśmy. Przegrałyśmy go zwyczajnie 3-0, ale chcemy się zrewanżować i mamy nadzieję, że ten szczebelek wyżej będzie dla nas. Mhm. A nie uważacie, że w jednej 32 finału takie zespoły z Ekstraligi powinny być rozstawione, żeby właśnie na siebie nie trafiać? Zdecydowanie. Bo tutaj tej sytuacji nie mamy. No to już jest wyeliminowanie tak naprawdę drużyny, która jednak może zdobyć ten Puchar Polski, tak? No jedna z nich, czy w ogóle czy jedna z nich, no prawdopodobnie, na pewno pożegna się już na tym etapie, kto by to nie był, tak? Czy to wy będziecie wy, czy to będzie GKS Katowice. Więc no takie są zasady obecnie w Pucharze Polski, nie ma tych rozstawień klubów z Ekstraligi. Przemiał niesamowity tych chociażby meczów. Chociażby nawet pierwszą czwórkę czy szóstkę tak, żeby rozstawić, nie? A nie że... No na ten moment trzeba sobie radzić tak, jak to wygląda. Olga, ciebie chciałem dopytać. Te warunki do gry, te warunki do treningu w Gdańsku, jak ty oceniasz tą całą infrastrukturę? Bo wiemy, że to jest klub, który też ma no, spore ambicje jednak do tego, żeby gdzieś tam doszusować do czołówki ligi. Pewnie to się nie wydarzy jeszcze w tym sezonie, ale tam się robi bardzo dużo, żeby jednak to była znacząca marka w kobiecej piłce. No niestety nie mamy swojego ośrodka, tak jak na przykład w Łęcznej dziewczyny. Trenujemy na różnych boiskach. Ale obiekty są bardzo dobre, nie mamy na co narzekać, więc warunki do treningów są bardzo dobre. Mhm. A o tych boiskach powiedz, gdzie trenujecie? Nowy Port. No,
Trenujemy też na sztucznych boiskach, na przykład na Traugutta, czy też na Nowym Porcie. Nowym Porcie, no. Mhm. Ale również trenujemy na naturalnych, na Grunwaldzkiej, czasami w Sopocie. Więc tak, zmiany. Tego nie było wcześniej, za swoich czasów. W Sopocie tak. Się trenuje? Tak. Roztrenowania są raczej. No, tam jest regeneracja, tak bym powiedział. Pomeczowa. Za twoich czasów tego nie było, rozumiem. W Sopocie nie trenowałyśmy. Nie, w Sopocie nie trenowałyśmy. A czemu tak się uśmiechnęłaś na Nowy Port? Tam jest strasznie zimno w zimę. Tak. Tam jest naprawdę... Jest... I zawsze wieje. Tak, tam to warunki takie atmosferyczne nie są za dobre. Okej, rozumiem. No dobra, dziewczyny, jeszcze kolejne spotkanie Ekstraligi, o którym chciałbym dwa słowa powiedzieć. GKS Katowice, który pokonał ekipę Hydrotrack Radom 4-1. Faworytem oczywiście był GKS Katowice, no bo nie mogło być inaczej. Zespół... Tak jest, ale bramka jedna strzelona. Pierwszy gol Hydrotrack Radom w bieżącym sezonie. No kiedyś ta pasta bez gola musiała się skończyć. Skończyła się właśnie w tym meczu. Co prawda, no wysoko przegrane, ale czy wy w ogóle dostrzegacie jakiekolwiek szanse na to, żeby... Beniaminek, który wchodzi do Ekstraligi, trochę znaczył więcej jednak. No, mamy teraz taką sytuację, że ekipa z Radomia po 7 meczach ma 0 punktów. Pierwszy gol dopiero strzelony w 7 kolejce. No i raczej tutaj nie widać nawet światełka ciężko, w tunelu. Ciężko to widać. No, tutaj jednak... Gdyby jeszcze były te bramki strzelone jakieś, to może inaczej by się mogło patrzeć na tą drużynę, a tutaj no ciężko jest ze strzeleniem bramki i każdy mecz to jest co najmniej 3-4 bramki stracone. Nie? No ten bilans bramkowy obecnie wynosi po 7 meczach 1-28, więc no... Nie jest to optymistyczne podejście. Oczywiście wiemy, że w Radomiu też bardzo młody zespół, który raczej po naukę tutaj awansował do Ekstraligi. No i trener Wojciech Pawłowski na pewno ma taki cel, żeby po prostu ograć jak najwięcej tych dziewczyn. Pewnie nie będą drzeć szat, jeżeli nie uda się utrzymać Ekstraligi w Radomiu. Po naukę ten awans po prostu został zrobiony. No a GKS Katowice już na trzeciej pozycji. Tyle samo punktów co SMS, mający jeden mecz rozegrany mniej. GKS czy UJ Kraków waszym zdaniem, bo myślę o tych dwóch zespołach, które na razie tak najbardziej pozytywnie zaskakują. Który z tych zespołów jest silniejszy, który będzie wyżej w tabeli? GKS. Katowice. Też mi się tak wydaje. No, tutaj bramki stracone UJ Kraków to zdecydowanie ma ich więcej i łatwiej strzelić, powiem szczerze. UJ-owi? Tak, UJ-owi dużo niż strzela, ale też dużo traci, więc no tu... GKS, jak sobie popatrzymy na tabelę, to jest rzeczywiście trzecia defensywa całej ligi, 5 goli tylko straconych. W tym momencie tylko SMS i Czarni Sosnowiec mają tych bramek straconych mniej. Znaczy Czarni już nie, bo Czarni po tym meczu ze Śląskiem już nawet więcej bramek niż GKS Katowice. No dobrze, dobrze wygląda ta drużyna i powiem, że ciężko się nam z nimi grało. Mhm. Tak samo będzie w pucharze na pewno, ale... No właśnie tak mało to optymistycznie brzmi przed tym pucharem, nie? Że chwalimy zespół z Katowic. Tam myślę, że też bardzo dużym atutem jest to, jak ten zespół jest poukładany, że no, trenerka pani Koch bardzo mądrze podeszła do tego zespołu, dysponując takim, a nie innym potencjałem ludzkim. Bardzo fajnie taktycznie GKS wygląda. No. Dobrze, dobrze to wygląda na boisku, dobrze. I, no i to też to, że no, nawet dużo tych, nie tracą żadnych, a strzelają dużo tych bramek, więc no, są poukładane w środku pola. No, koleżanka Binkowska no, też tam dużą robotę robi i strzela i wystawia i no, jest tam taką głową tej drużyny moim zdaniem. A miałem cię jeszcze dopytać o to, jak rozmawialiśmy sobie o tym wejściu twoim do szatni Górnika. Czy ty jesteś w jakiejś radzie drużyny, ewentualnie jakimś tam w kolejce do opaski kapitańskiej po kimś? Jako, nie, że masz nie, takie zdecydowanie nie. Jeszcze nie? Nie. Tam są dziewczyny, które dobrze trzymają tą drużynę, więc myślę, że opaska kapitańska u dziewczyn jest na dobrych rękach, w dobrych rękach. Okej, no bo tak pytam, bo tobie tych sezonów, kiedy grałaś jako kapitan, trochę można naliczyć, więc... No, trochę tak. Ile ich było? Ojejku, w Sztormie było z 5-6 i tu były 2, no to z 8. Mhm. No to wiesz, jesteś taki naturalny. Jeszcze jak dołożymy do tego, że jesteś najstarszą zawodniczką, no to pewnie ten staż w drużynie jeszcze trochę musi postąpić, a potem już będziesz taką naturalną kandydatką, żeby gdzieś tam się w takiej radzie drużyny, nazwijmy to, znaleźć po prostu.
raczej tak. Zobaczymy. Ale masz takie ambicje? Właśnie brakuje ci tego, że nie jesteś tą zawodniczką, która wyprowadza na murawę? Nie, aż tak nie. Jakby dostosowałam się do drużyny i też te moje niektóre takie cechy charakteru się troszeczkę bardziej uspokoiły i też wiedziałam, że muszę nad niektórymi rzeczami popracować i aktualnie właśnie nad nimi pracuję, nie mając tej opaski, więc myślę, że... Mhm. Że się szlifuje. Nowe doświadczenie tak na pewno. Jest. Dzisiaj Śląsk-Wrocław o 11 grał z Czarnymi Sosnowiec. Wygrana zespołu z Wrocławia, tak jak powiedzieliśmy, 3-1. Chyba takim dużym wydarzeniem tego spotkania jest powrót Asi Wróblewskiej, do której zresztą zaraz sobie zadzwonimy. 5 miesięcy nie grała w piłkę. Jeszcze bramkę strzeliła. I dzisiaj od razu wchodzi i strzela gola, więc naprawdę kapitalna historia. No 5 miesięcy to jest bardzo długo. Tym większy szacunek dla niej, że dzisiaj potrafiła tak w ważnym dobrze, momencie tego gola zdobyć. Dobrze, po za sobą śląskie. No ale wiecie, z perspektywy piłkarki też... Nie, no jasne. No, trzeba takie rzeczy doceniać. Już znamy ją dosyć tyle z tego boiska ekstraligowego, więc wiemy, jaka to piłkarka. Mhm. No to jaka właśnie? No i dobra, bardzo dobra. Można się i bać na boisku. W takim sensie pozytywnym, że po prostu umie narobić niezłego zamieszania. Mhm. W Śląsku też doszło do sporych roszad kadrowych przed tym sezonem, a wygląda na to, że nie potrzebują dziewczyny jakoś bardzo dużo czasu na to, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować odpowiednio, bo Śląsk zaczyna też być mocnym zespołem. No widzimy pozycję w tabeli. Dzisiaj wygrana nad Czarnymi Sosnowiec, nawet może będącymi w słabszej dyspozycji, to jednak jest i tak naprawdę fajne osiągnięcie. Tak, tylko zawsze ciężej się buduje linię defensywną niż ofensywną, nie? Bo w ofensywie to no wyjdzie, to wyjdzie, a już w defensywie już ciężej jest, bo jednak ta linia obrony musi ze sobą współgrać i to jest już dla miesiące pracy nad tym, no a nie tak. A z waszej perspektywy to, że Czarni przegrali teraz we Wrocławiu przed tym nadchodzącym meczem, który już za 3 dni, dobrze? Szymańska Ania nie grała i Kurzawa Daria, nie? Jakieś, nie wiem, czy kontuzje, czy co, więc to może też... rotacja w składzie, po prostu szykują się na was. No może tak. Czekamy, że się one czekają na nas bardziej. No ale to właśnie ale... lepiej, że Czarni teraz będą trochę podrażnieni, żeby się szybko odkuć? My też jesteśmy podrażnione po meczu z Gdańskiem, więc może być ciekawy mecz. No a spodziewasz się tego, że to będzie spotkanie właśnie takie obfitujące w sytuacje bramkowe, czy że Czarni się na was rzucają od razu od samego początku? No będą gospodarzem, są trochę na musiku, więc może taki scenariusz rzeczywiście jest możliwy. Może tak być, aczkolwiek no, my też jesteśmy przygotowane na to, wiedząc, że... My też jesteśmy nastawione na najbliższy mecz bardzo, bardzo walecznie ze względu na to, że właśnie no, znowu zostawiliśmy punkty, straciliśmy punkty na swoim boisku, więc jakby i też uciekamy od drużyn, które są nad nami. I no, jadąc do Sosnowca, no to w głowie mamy tylko 3 punkty. Mhm. No ale Górnik akurat na wyjazdach radzi sobie znakomicie. To jest seria, która trwa jeszcze od poprzedniego sezonu. Seria wygranych spotkań. Mhm. Więc i strzelacie też mnóstwo goli na tych wyjazdach. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej nam się gra na wyjeździe niż u siebie. Szkoda to mówić, ale no taka jest prawda. No. No ale na pewno rozmawiałyście na pewno w szatni nad tym, dlaczego tak się dzieje właśnie, że u siebie te punkty jednak tak łatwo wam nie przychodzą. No mecz z... No takie dwa słabsze mecze zagrałyśmy, tak szczerze. I z Katowicami, i tutaj z Gdańskiem. Też były inne warunki atmosferyczne, bo i z Katowicami padało, tylko wiadomo, no dwie drużyny mają takie same warunki. Może zwyczajnie nam nie idzie na śliskiej murawie, no nie możemy wyczuć tej piłki. No zdecydowanie, no tak... Można na to zwalić trochę. To nie no, pocieszę cię, ale teraz będzie tylko taka pogoda. Jesteśmy w takim miesiącu. Nie, październik jest ładny. No, wiesz, z tymi warunkami to rzeczywiście jest śliski temat, bym powiedział tak właśnie. Jest, no. No tak jak mówisz, dobrze dwa zespoły. Powiedziane. Dwa zespoły mają takie same warunki. W Gdańsku nie narzekacie na to, że wieje za bardzo i że tam zawsze chłodniej niż wreszcie Polski. Nie, nie, nie. Już się przyzwyczaiłyśmy. Tobie się w Gdańsku, jakbyś miała porównać te kluby, w których byłaś do tej pory, najlepiej żyje? Wcześniej już mieszkałam w Trójmieście i myślę, że
że tam mieszka mi się najlepiej. Jeśli miałabym wskazać jakiś klub, gdzie mi się najlepiej na przykład trenowało, to nie jestem w stanie. Nie jesteś w stanie, czy nie chcesz po prostu kogoś wyróżnić? Nie jestem w stanie. Nie, naprawdę. No, ale jeżeli chodzi o Orlen, to teraz jest naprawdę dobrze, mimo tych wyników nie zwieszamy głów. Jakiś tam kroczek do przodu teraz zrobiłyśmy, więc się bardzo cieszymy. Będziemy pracować dalej i będzie coraz lepiej. Mhm. Coraz lepiej się będzie mieszkało. No, nie no, pewnie. W Trójmieście się mieszka doskonale. Już nie narzekaj, Olga, naprawdę. To jest jedno z lepszych miast. Treningi w Sopocie, no, wiesz, no, wielu może wam ich pozazdrościć. Słuchajcie, zadzwonimy sobie do Wrocławia. Asia Wróblewska, więc zawodniczka Śląska Wrocław, jest naszym gościem. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Uśmiechnięta, no bo wielki powrót dzisiaj. Po 5 miesiącach nie dość, że wróciłaś na boisko, to od razu okrasiłaś ten powrót golem, w dodatku też pierwsze zwycięstwo Śląska Wrocław w historii, Śląska Wrocław nad Czarnymi Sosnowiec. No tak, może zacznę trochę tak z innej beczki. Chciałam pozdrowić cały mój Green Gang i hasło banan zostaje wykorzystane, więc mam nadzieję, że mi to darują. Tak, wracam po 5 miesiącach. Cieszę się, że postawiłam to kropkę na D. Był to dosyć ciekawy mecz. Uważam, że dwie fajne połowy, że nie było tak jak z Łodzią w tamtej kolejce, że pierwsza połowa trochę przespana, a tutaj aczkolwiek uważam, że zagraliśmy fajny mecz i będziemy szły w górę tabeli, a moje zdrowie już będzie dobre i będę mogła grać w każdym meczu. Ty już nie czujesz żadnych problemów odnośnie tej kontuzji? Już to wszystko za tobą kompletnie? Nie czujesz żadnej takiej jakiejś blokady, jak wychodzisz na boisko? Jeżeli chodzi o kontuzję, no to jestem jakby w trakcie jeszcze jej leczenia. Mam opóźniony wzrost kostny w strzałce niestety. To zostało z przemieszczeniem, więc dalej gdzieś ta dziura pomiędzy jednym a drugim łączeniem jest, więc nad tym cały czas pracujemy. Wiadomo, przy takich kontuzjach, jak się wraca, pojawiają się mikrourazy, z którymi się borykam praktycznie od 1,5 miesiąca od powrotu do drużyny. Ale jest z dnia na dzień, niwelujemy i tak jak mówię, dzisiaj weszłam sobie na 30 minut w dosyć ciężkim momencie, bo wynik był dla nas korzystny, a wiadomo, że Sosnowiec chciał usiąść, ale no ja im na to nie pozwoliłam, więc wyszło jak wyszło. To jest dobra postawa, podoba mi się to podejście. No właśnie, ta twoja kontuzja, początkowo wydawało się, że to wszystko będzie trwało zdecydowanie krócej. Nikt raczej nie zakładał takiego scenariusza, że to potrwa aż prawie pół roku. No ogólnie jak złamałam strzałkę w środę, to myślałam, że jakby to jest mięsień naderwany, naciągnięty i na drugi dzień już miałam kontrolę u lekarza. No i jeżeli ja wtedy, jak poszłam do lekarza, lekarz powiedział mi: Asia, ty masz złamaną kość. I ja mówię: ale puchar jest 26, muszę grać. A on: nie no Asia, ze złamaną nogą to ty nie pograsz. No i to był taki strzał dla mnie w kolano, bo tak naprawdę bardzo długo czekałam na to, żeby w tym finale wystąpić. Ciężko było mi się pozbierać i tak naprawdę opóźnienie tego wzrostu przedłużało mój powrót, co było dla mnie bardzo ciężkie, ale dużo poświęciłam, żeby się wzmocnić pod względem fizycznym i motorycznym. Dlatego mówię, tak naprawdę do 8 tygodni się zrasta kość strzałki, ale lekarze uważają, że kość strzałki nie jest potrzebna do gry w piłkę. Ale niestety ten ból, który się pojawiał, no nie był bólem, z którym mogłam funkcjonować. Dlatego to wszystko się przedłużało i mam nadzieję, że już się ta strzałka nie odezwie. Wiadomo, zmienia się pogoda, to w moim wieku kości się odzywają. Asia, powiedz, Śląsk Wrocław to jest zespół swojego boiska, już tak go należy określać, bo wy rzeczywiście bardzo dobrze czujecie się, kiedy gracie na tym obiekcie Ślęzy. Pomidor. Wiadomo, że chciałybyśmy grać na swoim obiekcie, chciałybyśmy grać na Oporowskiej. Są takie warunki jak nie inne, ale jakby ja czuję się z mojej strony dobrze, życzę na Kukoczycach. Traktujemy ten obiekt jako domowy. Jeżeli chodzi właśnie o takie mecze, gdzie jest transmisja, gdzie tak naprawdę w TVP chyba ani razu nie przegrałyśmy, nie wygrałyśmy, przepraszam. Te zawsze trafiały nam się porażki, teraz ta klątwa została zdjęta. Następny mecz też będzie w telewizji, więc dosyć mocno na nas naciskają teraz z telewizji. Mam nadzieję, że Kukoczyce będą dla nas szczęśliwe i będziemy z tego boiska cały czas wyciągać 3 punkty. O tej Oporowskiej mówi się już od wielu, wielu miesięcy, ale to mam wrażenie, że to jest cały czas takie życzeniowe myślenie. Czy rzeczywiście coś tam w kuluarach może słyszałaś, że taki temat jest grany?
Z tego, co słyszałam wcześniej, to nie tylko my mamy problem z własnym obiektem. Też Olga wspominała, że też trenuje na kilku obiektach. Uważam, że to jest ogólny problem w kobiecej piłce. Dlatego chciałabym, żeby tutaj sponsorzy czy przedstawiciele klubów bardziej się na tym skupili, żebyśmy my kobiety też miały swój obiekt, swoją szatnię, bo też dla nas będzie to lepsze i na pewno będziemy się lepiej czuć. Jeżeli chodzi o Oporowską, mamy teraz tak, że dostajemy informację, że staramy się bardzo o to, żebyśmy my wskoczyły na te boisko, żebyśmy tam trenowały częściej i tam grały swoje mecze. Więc mam nadzieję, że na przestrzeni tego sezonu, może w końcówce, a na pewno w przyszłym zagramy więcej spotkań i tam będzie na pewno więcej kibiców tych, którzy są stricte związani z Oporowską. Ty podczas tej rehabilitacji, tego dochodzenia do formy, wiem, że nie próżnowałaś, także jeżeli chodzi o inne aktywności, bo zdobyłaś uprawnienia trenerskie, UEFA-B już odhaczone. Tak, odhaczone UEFA-B, więc teraz kolejny etap to jest prowadzenie zespołu. Mam teraz aktualnie najwybitniejsze zawodniczki z CLJ-ki, czyli z tych U17, jest ich aż 12, plus jeszcze dziewczyny z Ekstraligi, które mają możliwość trenowania dodatkowo u mnie. Na chwilę obecną jest tak, że ja myślę o tym, co się dzieje w trakcie mojego życia. Nie kalkuluję, że tylko gram w piłkę. Staram się gdzieś tą drugą ścieżkę też budować, czyli tutaj i studia, i trenerski punkt jest dla mnie ważny, bo tak naprawdę teraz ta kontuzja pokazała mi, że jak nie wrócę do gry, to co? To muszę mieć jakiś punkt B. Dlatego tutaj ten UEFA-B jest fajną drogą. Mam nadzieję, że za 2 lata będę mogła rozpocząć UEFA. Czyli rozumiem, że po karierze trener Joanna Wróblewska. Tak, z asystentami swoimi na pewno. Już powoli sobie dobieram ludzi. rozglądaj się rzeczywiście. To jest myślenie zawsze do przodu, 2 kroki. Joanna Wróblewska, Śląsk Wrocław, bardzo dziękujemy za tę rozmowę i gratulujemy raz jeszcze powrotu na boisko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. Uśmiechnięta, nie może być inaczej po takim meczu, po takim powrocie. Jeszcze w dodatku UEFA-B zrobione. Wy dziewczyny? Nie umierać. Też myślicie o takiej drodze ewentualnie? No Olga, wiem, że ty masz jeszcze przed sobą dużo lat grania, ale pewnie z tyłu głowy gdzieś się pojawiają takie myśli. Ja w tym roku zaczynam właśnie kurs trenerski. Czy będę w tym siedzieć na dłużej, czy tam po karierze w tym zostanę? Nie wiem, zobaczę. Jakby na ten moment mi się to podoba. Już jestem asystentką w Orlenie, w grupie Żaków. Mhm. Więc zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Kinga? Ja jeszcze nie mam papierów trenerskich, aczkolwiek tak zaczynam coraz bardziej o tym myśleć, żeby no po karierze piłkarskiej jednak uderzyć albo w trenerkę, albo w sędzinę. O. Myślę, że z moim charakterem nadawałabym się bardziej na sędziny. Taka wersja Pierlu i Żykolina, nie? Kobieca wersja, która... Tych kartek byłoby sporo, ale też nikt by się nie podskoczył. Kiedyś też zostałam nazwana brutalem Ekstraligi. Tak? Przez kogo? Przez sędzia, nie pamiętam, sędzi, przepraszam, ale nie pamiętam nazwiska. Brutal ale Ekstraligi, tak, okay. Mam jedną z zawodniczek, która miała chyba z 9 albo 10. kartek żółtych. No. Dlatego dopytywałem na samym początku tego programu, czy ty komuś nogę złamałaś. Nie, aż tak poważnie nie było. To całe szczęście. Już teraz bardziej konsekwentnie gram na boisku, ale no, jak byłam młodsza, to na pewno było to mocniejsze granie. Bo wiesz, z twoim charakterem, jeżeli ty jesteś taką osobą, która lubi dowodzić na boisku, no to być może właśnie taki charakter do tej pracy trenerskiej byłby idealny właśnie. No, myślę, że mogłabym się tam gdzieś nadawać na takie stanowisko trenerki. Mhm. Ale jeszcze z 2-3 lata chciałabym pograć, a potem... Okej, okay, potem zobaczmy. Się zaczniesz tak. zastanawiać. Nie, no już się zastanawiam, no tylko po prostu, no teraz wiadomo, są mecze co weekend. Też nie jestem w domu, więc jak jest coś wolnego, to też wolę jechać do domu, a... Na taki kurs trenerski, no to jednak muszę zostać na miejscu, nie? I go robić tutaj z tygodnia na tydzień. Grała reprezentacja Polski, bo to też jest między innymi właśnie powód tej długiej przerwy w Ekstralidze. 2 mecze sparingowe rozegrane w Hiszpanii, 2 udane chyba, tak możemy powiedzieć, bo z Maroko 4-0 i 2-2 z Argentyną. Ten drugi mecz, zwłaszcza myślę, przysporzył
wielu dobrych wniosków ostatecznie, bo mimo tego, że przegrywaliśmy w tym spotkaniu 0-2, to jednak po dwóch golach Martyny Wiankowskiej Polska zremisowała z Argentyną 2-2. Ten mecz z Maroko to rywal taki zdecydowanie słabszy, więc tam musiała być pełna dominacja. Mhm. Oglądałyście te spotkania? Ja jedynie oglądałam mecz z Argentyną, drugą połowę, tą lepszą. Tą lepszą. Dobrze wybrałaś. Tak, dobrze akurat trafiłam. No, dziewczyny zdecydowanie były lepsze w tej drugiej połowie od Argentyny. Fajnie, że umiały się podnieść, nie? Po takich 2-0, no to... Tak. Mhm. Jednak. Mecz był, ta druga połowa oczywiście była bardzo intensywna i widać, że przysłowiowo chciało się dziewczynom. Mhm. Argentynki nie przebierały w środkach, tak bardzo, tak w twoim stylu bym powiedział, na Polki. Tam było kilka takich ostrzejszych wejść i też Nina Patalon zwracała na to uwagę po meczu, ale fajnie, że nasze dziewczyny potrafiły zareagować odpowiednio, nie wdać się w jakieś tam agresywne przepychanki i tego typu rzeczy, tylko po prostu na boisku udowodnić, że potrafią też twardo zagrać i skutecznie. Zdecydowanie. No i właśnie takie podniesienie się po pierwszej połowie, przegrywać 2-0, a wyjść z tego 2-2, no to taki charakter, nie? Mhm. Drużyny. Już ogłoszono także, że w listopadzie, dokładnie 11, kolejne spotkanie, ostatnie w tym roku reprezentacji Polski, przyjeżdża reprezentacja Rumunii do Ostrowca Świętokrzyskiego. Mecz o godzinie 16 w święto, więc nic tylko świętować właśnie w ten sposób. Usiąść przed telewizorem i oglądać. Albo zachęcamy nawet jeszcze bardziej do pojechania do Ostrowca Świętokrzyskiego. Oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie mógł, to transmisja też będzie przeprowadzona. Natomiast no, fajnie byłoby ten rok zakończyć tak z przytupem także na trybunach. My zawsze do tego nawołujemy, żeby jednak wspierać tę reprezentację Polski, żeby jeździć na mecze i żeby pokazywać, że to zainteresowanie piłką nożną kobiet w Polsce po prostu rośnie. Tak, tylko dlaczego w takich miejscach te mecze są? Czemu nie tutaj gdzieś w większych miastach, tak jak było w Lublinie, mhm. też był mecz towarzyski naszej reprezentacji, no to trener nam zrobił trening wcześniej i pojechałyśmy sobie normalnie całą drużyną na mecz obejrzeć. No to nie jest akurat problem. No, jak już jest gdzieś w innym, mniejszej mieścinie, no to jednak jest problem i z dojazdem, i po tym, żeby wrócić. I no to takie ciężki temat, jak no. zwykle dla naszej kobiecej piłki. No ciężki temat, ale który trzeba często podejmować. Rzeczywiście te ośrodki, z jednej strony może dobrze, że mniejsze miejscowości, no bo tam to takie łaknienie większych wydarzeń sportowych jest duże, no bo tam zazwyczaj się nie dzieje aż tak wiele. Natomiast to, co mówisz, no też jak ktoś jedzie z drugiego końca Polski do Ostrowca Świętokrzyskiego, a jechałby na przykład do Warszawy, to w tej Warszawie mógłby sobie zaplanować powiedzmy cały dzień jakąś rozrywkę. W Ostrowcu nie wiem, może też są jakieś rozrywki, absolutnie nie ujmuję temu miastu, bo byłem tam kilkakrotnie tylko przejazdem. Tak jak w Koninie. W Koninie byłem częściej, tam galeria nad jeziorem, bardzo lubię. Ale zdecydowanie ta waga tego wydarzenia wydaje się mniejsza, mhm. przez to, że gdzieś tam te mecze są w tych mniejszych miejscowościach. No, w każdym razie jesteśmy na takim etapie, że trzeba to wszystko jeszcze zbudować, tę renomę kobiecej piłki, dlatego zachęcam wszystkich was też, jak będziecie miały okazję, żeby pojechać na mecz, zobaczyć go na żywo. Was też oczywiście do tego zachęcamy. Dziewczyny, jakaś odezwa do narodu na koniec? Jeszcze jakieś pozdrowienia, bo tutaj Asia już przemyciła swoje z dziewczynami jakieś zakłady, więc jeżeli wy macie, to teraz jest proszę ja bardzo. Ja swoje wszystkie dzieci z Łęcznej pozdrawiam. Bo jestem ich przysłowiową ciocią. Okej, okay. Mamy to odhaczone. Olga? Ja pozdrawiam swoją rodzinkę i cały Orlen. Mhm. A ja jeszcze tylko pokażę wam zestaw kolejnej kolejki Ekstraligi. Zobaczmy, jak to będzie wszystko wyglądało. A będzie wyglądało w ten sposób. Szukamy meczów Górnika Łęczna i AP Orlen Gdańsk. No, tak jak już sobie powiedzieliśmy, dwa wyjazdy dla was dziewczyny. Górnik w Bydgoszczy. No a z kolei Orlen zagra z Czarnymi w Sosnowcu. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ósmą serię gier. Dla naszych widzów jeszcze informacja o Kanal Plus Online, który możecie mieć za pierwsze 3 miesiące za 20 zł. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie do tego filmu. Bardzo dziękuję paniom za przyjazd do studia. Rozumiem, że jeszcze dzisiaj w stolicy trochę rozrywek się znajdzie. El Clasico wielkie dzisiaj. Gdzie oglądacie dzisiaj właśnie? No, jak się uda, to dojedziemy do Lublina, ale raczej nie dojedziemy, więc chyba zostaniemy tutaj u znajomych w Warszawie. Na spokojnie sobie zostańcie w Warszawie, żeby obejrzeć, po co się spieszyć. Olga, będzie oglądany ten mecz w ogóle, czy cię nie interesuje? Tak, tak. U siostry chłopaka prawdopodobnie będziemy oglądać. Team Real czy Team Barcelona? Barcelona. Ja też.
No tak, wszystkie tutaj jasne. Ja jestem bezstronny, żeby nie było. Nie neguję. Barca, czykolwiek ostatnio ciężko im to idzie. Ale, trzymamy kciuki. Mają takiego jednego, który może to zmienić. No, często to robi, więc. Kinga Burzan, bardzo dziękuję. Dzięki. Olga Sirant. Bardzo dziękuję. Wam też bardzo dziękujemy. Oglądajcie magazyn Piłki Kobiecej w kanale sportowym. Wspierajcie piłkę kobiecą, bo to jest teraz czas, żeby to robić. Do zobaczenia. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.